Słuchacie chatlisty Postscriptum. Grupa Nilfgaard bydgoska powróciła z pierwszą płytą, z debiutanckim krążkiem. No i do niego sobie teraz zajrzymy. Płyta nosi tytuł Enter Fiction. No i jest na niej m.in. ten kawałek, Torment. Just a focus in danger.
Torment, to jest Nilfgaard z płyty Enter Fiction. Wspominałem pod koniec przedlisty, że dziś goście specjalni w przedliście Postscriptum. No i tak właśnie się dzieje. Adrian i Konrad z Nilfgaard, witajcie panowie. Cześć, cześć. Witamy. Porozmawiamy sobie między innymi, czy przede wszystkim o właśnie waszej nowej płycie, o płycie Enter Fiction. Nic tego nizowego ukazał się debiutancki album Nilfgaard, czyli jeszcze raz przypomnę Enter Fiction. No i z tego, co zauważyłem, dla wielu osób było to pewne zaskoczenie. Chciałem w związku z tym na początek tak trochę zaczepnie zapytać, nagrywaliście go w konspiracji? Nie powiedziałbym, że jeszcze nagrywaliśmy go w konspiracji. Zawsze jakiegoś newsa dawaliśmy, czy to na Facebooka, czy na naszą skromną stronę internetową, że coś tam robimy, ale dopiero news o tym, że album się pojawił, dopiero był bardziej zauważony, tak powiem. Pierwsza płyta Nilfgaard na koncie, ale posypał wam się niestety skład, prawda? Niestety tak. Poszukujemy w tej chwili ludzi do uzupełnienia składu. No to powiedzcie w takim bądź razie, cóż takiego stało się, że niestety Nilfgaard w tej chwili tworzą dwie osoby? Różne sprawy osobiste i nieosobiste. Czasami po prostu są takie sytuacje, że osoby się przestają dogadywać, inne osoby już po prostu nie mają czasu ani warunków, żeby dalej grać muzykę. Takie rzeczy się zdarzają. Również nie jedna kapela potraciła członków w studio. Takie rzeczy się po prostu zdarzają. No i w tej chwili dwie osoby i szukacie, jak rozumiem, kogoś na stanowisko kogo w tej chwili? Poszukujemy przede wszystkim perkusisty. Wiadomo, najtrudniej znaleźć perkusistę, który jest zainteresowany w graniu muzyki w takich klimatach. Basisty, no i wokalisty, który byłby jednocześnie liderem, który mógłby troszeczkę ludzi na scenie lepiej ze sceny poderwać publiczność. Gdyby ktoś był chętny, to jak można się do was zgłaszać? Można nas znaleźć na Facebooku, a także na stronie Bandcamp. No to, moi drodzy, jeśli chcecie zostać gwiazdami rocka, rozpoczynając od grupy Nilfgaard, albo rozpoczynając i kończąc na przykład na grupie Nilfgaard, czego oczywiście tutaj chłopakom życzę, no to zgłaszajcie się. Panowie, będziemy sobie oczywiście słuchać dziś płyty Enter Fiction, kolejnych kawałków, które na niej się znalazły. Torment już za nami. Posłuchamy sobie Battlestar teraz. O czym jest ów utwór? Battlestar jest kawałkiem pisanym na podstawie serialu Battlestar Galactica. Akurat byliśmy bardzo zainspirowani tym serialem podczas tworzenia, dlatego na ten temat powstał tekst. To jest serial, z tego co kojarzę, science fiction? Tak, jest to serial science fiction, w zasadzie w tej chwili już kanon science fiction. W tym roku serial obchodzi już dziesięciolecie, jest ogólnie znany i po prostu zainspirował nas i inspiruje wiele osób na całym świecie do tej pory, dlatego warto było napisać o tym po prostu utwór. Battlestar z płyty Enter Fiction, Nilfgaard.
Purple Star to Nilfgaard z płyty Enter Fiction. Dzisiaj gośćmi specjalnymi Chadlisty Postscriptum są Adrian i Konrad z Nilfgaard właśnie. No to kontynuujemy pogawędkę. Panowie, powiedzcie w ogóle, jak przebiegały prace nad Enter Fiction? Czy to był płynny proces, czy też może, nie wiem, zmagaliście się z jakimiś trudnościami? Generalnie materiał, który znajduje się na tej płycie, powstawał przez cały okres twórczości zespołu, tak więc są tutaj kawałki, które mają nawet 6 lat. Bardzo kilka razy zdarzyło nam się troszeczkę pobawić w różne nagrania demowe, niestety nigdy nie mieliśmy do tego szczęścia. W końcu w pewnym momencie pojawił się taki moment w życiu, że mieliśmy fundusze, żeby sobie ten album nagrać i rozpoczęliśmy sesję nagraniową w kwietniu. Dla niektórych nagrywanie tego albumu to było pierwsze, że tak powiem, przygoda ze studia, na przykład dla mnie, dla niektórych już była to któraś kolejna, na przykład dla naszego wokalisty, dlatego nie widzieliśmy czego się spodziewać. No ale producent Szymon pomógł nam strasznie, efekt końcowy uważam, że jest fenomenalny, włożyliśmy w to kupę ciężkiej pracy, jesteśmy tak naprawdę strasznie zadowoleni z efektu końcowego. No to w takim bądź razie do konkretów przejdźmy, panowie. Jaka według was jest Enter Fiction muzycznie, gdybyście mieli powiedzieć? Bo słyszymy oczywiście, ale w waszym widzeniu tego materiału. Zamiarem naszym było stworzyć melodic death metal, który miałby troszeczkę jeszcze więcej takiego groove'owego rytmu. Ludziom zdarza się nas porównywać do Amon Amarth, chociaż myślę, że jest to troszeczkę przesadzone porównanie, głównie ze względu na wokal. Tak, to porównanie do Amon Amarth pojawia się generalnie wszędzie, gdzie tylko spotykamy się z jakimiś opiniami czy recenzjami dotyczącymi tej płyty. No i są pewne podobieństwa, na pewno kiedyś inspirowaliśmy się taką muzyką, no ale obecnie, że tak powiem, słuchamy coraz więcej takiego troszeczkę właśnie innego melodic death metalu i też będziemy przypuszczalnie chcieli na następnej płycie, bo taką planujemy, będziemy chcieli pójść w troszeczkę innym, może bardziej zaskakującym kierunku. Czyli co, z Wikingami wam nie po drodze? No nie do końca. Rozumiem, czyli Odyna na razie zostawiamy gdzieś tam na marginesie. No i wracamy do płyty Enter Fiction. Kolejny kawałek, tym razem numer 4, którego sobie posłuchamy. To jest Defending Decapolis. No to również o kilka słów o tym kawałku poprosiłbym. Tekst do tego utworu powstał na podstawie pierwszej książki trylogii Lodowego Wichru Roberta Antonego Salvatore. Opowiada on o obronie Decapolis. Defending Decapolis z płyty Enter Fiction, to jest Nilfgaard. Giants, the sun's getting ready. Here we come. Stand proud, don't let
Defending the Capolis z płyty Enter Fiction to Nilfgaard, gośćmi specjalnymi chatlisty Postscriptum, dziś Adrian i Konrad z Nilfgaard. Panowie, na razie Enter Fiction dostępna jest w wersji cyfrowej. Czy planujecie wydanie tego materiału na CD? Planujemy być może pewien niewielki nakład edycji kolekcjonerskiej, ale na razie nie jest to jakby ustalone, także na chwilę obecną przyjmijmy, że nie. A szukacie wydawcy takiego właśnie na taki fizyczny nośnik dla tego materiału? To znaczy nawet zgłosiła się do nas pewna wytwórnia z Hiszpanii z ofertą współpracy, no ale jeszcze nie wiemy, jak to zrobimy, musimy najpierw skupić się na odbudowaniu składu zespołu, dopiero będziemy takie decyzje podejmować. Nie myśleliśmy o tym również dlatego, że zależało nam, żeby Enter Fiction wyszło za darmo, żeby każdy mógł się z tym zapoznać, żeby ten materiał trafił do jak największej ilości ludzi. No i myślę, że to jest całkiem niezły pomysł na promocję, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszą płytę zespołu. Panowie, powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, co prawda proszę Was przy okazji każdego kawałka, żebyście opowiadali o tym, o czym dany kawałek jest, ale czy można na przykład powiedzieć o tym, że te utwory jakiś, nie wiem, koncept albo jakaś wspólna myśl wiąże, czy raczej każdy z tych kawałków jest osobną opowieścią? Generalnie z tą wspólną myślą jest to, że inspirujemy się zawsze różnymi pracami fikcji, na przykład książkami fantasy, filmami i serialami science fiction, czasami nawet grami. I to jest, tak myślę, taki główny nasz theme. Rozumiem, no to w takim bądź razie pewnie w podobnych klimatach obraca się kawałek Black Feathers, którego sobie za chwilkę posłuchamy. Czy mam rację? Tak, masz rację. Black Feathers jest na podstawie Wiedźmina. No to Black Feathers przed nami, zaglądamy po raz kolejny do płyty Enter Fiction debiutanckiego krążka Nilfgaard. Feathers to są Nilfgaard z płyty Enter Fiction. Powracamy do rozmowy z Adrianem i Konradem, gośćmi specjalnymi dzisiejszego wydania chatlisty Postscriptum, muzykami Nilfgaard oczywiście.
Panowie, powiedzcie mi taką rzecz, czy płyta Enter Fiction, której sobie dziś słuchamy, zbiera już pierwsze recenzje, albo czy może jest już na nią pierwszy odzew słuchaczy? Odzew na pewno już jest, czytamy wiele komentarzy, między innymi na Facebooku, na YouTubie, głównie pozytywnych, ale zdarzają się również negatywne, ale wiadomo, że nie każdemu się musi wszystko podobać. Recenzji, takich typowych recenzji jeszcze nie znalazłem, znalazłem jedną mini recenzję, gdzie oceniono jest na 3 z 5. No to ładnie, ale z tego co mi powiedzieliście poza anteną, to z dość zaskakujących miejsc nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie do Was odzew dociera, prawda? Tak, dostaliśmy informacje, różne komentarze, ale też wiemy, że płyta jest pobierana w Chinach, w Japonii, w Rosji, w Korei. Generalnie dostajemy właśnie różne wiadomości z całego świata. Prośby o wysłanie płyty w wersji fizycznej, tudzież prośby różne właśnie o jakieś właśnie, no najróżniejsze, generalnie zaskakujące nas różne informacje z całego świata. Ale z Korei też, tam gdzie ten jest kolega Denisa Rodmana też, czy nie? Niestety nie z tej lepszej Korei, tylko z tej biednej południowej. Ach, rozumiem. No cóż, wszystko przed Wami jeszcze, prawda? Panowie, powiedzcie, jaki macie w tej chwili pomysł na promocję Enter Fiction? No powiedzmy tutaj, nie chwaląc się, że dzisiaj taki jeden na pewno pomysł macie, goszcząc w Czadliście Postscriptum w Radiu Nakło, prawda? Co jeszcze? Jeśli dobrze pójdzie, to przynajmniej fragmenty płyty będą odegrane też w innej konkurencyjnej stacji radiowej. To straszne, no ale dobra. Straszne, ponieważ wiem. Ale u mnie dzisiaj można powiedzieć, że premiera ogólnoświatowa, tak, jeśli chodzi o stacje radiowe, no to bardzo, to już brzmi lepiej. Dobra, co dalej, panowie? Głównie promocja w internecie, że tak nazwę, to marketing szemrany, tudzież właśnie rozpowszechnianie tego, gdzie się tylko da, i informowanie po prostu drogami elektronicznymi. A może na przykład, nie wiem, no takim sposobem promocji dosyć szalonym, ale jednak stosowanym przez różnych wykonawców jest teledysk. Co Wy na to? Nie myśleliśmy o tym. Myślę, że byśmy potrzebowali więcej ludzi do teledysków. Dwójkę będzie tak troszeczkę zbyt romantycznie. Będzie wyglądali dziwnie. To może kreskówka jakaś wtedy? Z podkładem Nilfgaard muzyki. Może. Kto wie. Dobra, wracamy do płyty Enter Fiction. Arrakis, panowie, cóż to, o czym to? Tekst Arrakisa był pisany na podstawie pierwszej książki serii Duna. Arrakis z płyty Enter Fiction, Nilfgaard.
To jest numer 6 na nowej płycie, na debiutanckiej płycie Nilfgaard, płycie Enter Fiction. To jest dzisiaj, tak jak przed chwilą tutaj z Adrianem i Konradem ustaliliśmy, ogólnoświatowa radiowa premiera tego materiału. Jeszcze raz powiem, że z tego powodu jest mi niezwykle miło. No i mam do was, panowie, teraz pytanie takie natury może bardziej ogólnej, ktoś powiedziałby obyczajowej. No nie da się ukryć, że Nilfgaard jest to już od ładnych paru lat zespołem funkcjonującym na bydgoskiej scenie metalowej. Chciałem was tak z ciekawości zapytać, jakie jest wasze zdanie o naszej lokalnej scenie. Podoba wam się, nie podoba wam się? Uważam, że nasza lokalna scena jest w miarę rozbudowana, jak na miasto tej wielkości. Mamy dużo kapel ciekawych. Są kapele, na które zawsze z przyjemnością chodzę na koncerty, jak tylko grają. Ja na przykład zawsze staram się na Chainsaw chodzić. Więc moim zdaniem jest dobrze. Nie wiem, jak zdaniem Konrada. Jest wiele zespołów, które reprezentują są naprawdę wysoki, powiedziałbym, światowy poziom. No, jedyne, co mnie się osobiście nie podoba, to no, inaczej, gustuję w innej muzyce może niż najczęściej się tutaj pojawia, ale jest naprawdę wiele kapel, jest tudzież było już nieistniejących wiele kapel, które słuchałem z wielką przyjemnością codziennie, także uważam, że no, Bydgoszcz metalem stoi. No i niech tak zostanie. Panowie, Nilfgaard to jest nazwa zaczerpnięta z twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Chciałem was zapytać, na ile twórczość właśnie Andrzeja Sapkowskiego jest obecna w waszej twórczości, w twórczości Nilfgaard? No, mamy na tej płycie aż dwa kawałki, których tekst jest związany z tą twórczością. No i oczywiście sama nasza nazwa do tego nawiązuje. To teraz może zadam wam takie pytanie typu, kogo bardziej kochasz, mamę czy tatę? Sapkowski czy Tolkien? Sapkowski. A jednak. Sapkowski. Konrad Sapkowski, ja musiałem się zastanowić. Odpowiem ci jutro. Dobrze. Okej, wracamy do płyty Enter Fiction. To jest debiutancki krążek Nilfgaard. A ten kawałek nosi tytuł Nord.
Nord z płyty Enter Fiction, to są Nilfgaard. Powracamy do rozmowy z Adrianem i Konradem z Nilfgaard. Panowie, powiedzcie mi w ogóle, jakie nadzieje pokładacie w płycie Enter Fiction? Co byście chcieli nią osiągnąć? No przede wszystkim jest to płyta promocyjna, dlatego jak już to kolega Adrian wspomniał, jest ona udostępniona bezpłatnie. No, chcieliśmy przede wszystkim materiał, na którym pracowaliśmy łącznie co najmniej 2 lata, chcieliśmy mieć wreszcie zarejestrowany w jak najwyższej jakości. No i po prostu no, autoreklama, autopromocja, no oraz no, być może pomoże nam w poszukiwaniach przyszłych członków zespołu. I możliwe, że w nowym składzie taka płyta zapewni nam więcej koncertów. A skupiacie się bardziej na tym, żeby zaistnieć u nas w kraju, czy za granicą, czy może to nie gra roli? Myślę, że to nie gra roli. Ważne jest po prostu, żeby ludzie słuchali tej muzyki. Fakt, że na scenie lokalnej w Polsce znacznie łatwiej o koncert, ale bardzo byśmy też chcieli, żeby ludzie nas słuchali za granicą. No pewnie. Słuchajcie, całkiem niedawno zakończył się 2013 rok, więc mamy taki teraz w tej chwili czas podsumowań. Chciałem was w związku z tym zapytać, czy coś was jakoś szczególnie ujęło w 2013 roku? No najlepiej w metalu. Trudne pytanie, prawda? Bardzo trudne pytanie. Coś przychodzi wam do głowy, czy... Myślę, że moim największym odkryciem tego roku była właśnie płyta pana samego Antilla, który wydał naprawdę znakomity album solowy. A kto to jest w ogóle? Bo przyznam szczerze, że niewiele mi to nazwisko mówi. Sami Antilla to jest pan z Finlandii, który jest, można powiedzieć, człowiekiem orkiestrą. To znaczy sam tworzy muzykę, sam ją nagrywa, sam jest swoim producentem i pisarzem, że tak to nazwę. Umieszcza swoje utwory na YouTube, tudzież na różnych portalach społecznościowych. No i po prostu jego muzyka nas naprawdę fascynuje. Uważamy, że jest kawał świetnej roboty. Czyli reasumując, polecacie. Bardzo polecamy. Sami Antilla. A cóż to za klimaty muzyczne jeszcze, gdybyście mieli podpowiedzieć? Melodic death metal. Okej, okay. Warto zapamiętać w takim bądź razie. No i co, wracamy po raz kolejny do Enter Fiction. Arafel teraz, panowie, no to też słów kilka poproszę o tym kawałku. Więc Arafel jest to utwór, którego tytuł można dosyć poetycko przetłumaczyć jako obłok mroku na krańcu wszechświata. Jest to nawiązanie do książki Bóg Imperator Dune'y Franka Herberta. Jest to spowiedź jakby Boga Imperatora pozostawiana, wyryta w kamieniu w świątyni Dar Ezbalad. Każdy, kto czytał książkę, na pewno również jak mnie przeszły go ciarki, czytając te słowa, kiedy główna postać książki czyta słowa, które zostały zapisane dla niej po 1000 lat wcześniej. No to jeśli ktoś nie czytał, to zapraszamy do bibliotek jeszcze, prawda? Tak, oczywiście. A Rafael z płyty Enter Fiction, Nilfgaard.
Rafael z płyty Enter Fiction to Nilfgaard. Panowie, Adrian i Konrad, dzisiaj goście specjalni chatlisty Postscriptum z Nilfgaard oczywiście. Ja chciałem was zapytać o najbliższe plany wasze po prostu. Naszymi najbliższymi planami jest poszukiwanie ludzi. Kiedy tych ludzi znajdziemy, będziemy ogrywać dalej ten materiał, co mamy obecnie, a także nasze nowe pomysły i będziemy starać się zacząć koncertować. Powiedzcie w takim bądź razie jeszcze, jak można zaopatrzyć się w płytę Enter Fiction. Ona na razie istnieje w wersji cyfrowej, więc przypomnijmy po prostu, jak się do niej dorwać. Najprościej wejść sobie na naszą stronę internetową nilfgaard.pl. Tam są podane linki zarówno do strony Bandcamp, jak i Mediafire. Tudzież, szczerze mówiąc, wystarczy odpalić pierwszego lepszego torrenta, wpisać Nilfgaard Enter Fiction i też na torrentach można łatwo sobie płytkę ściągnąć. Legalnie. Legalnie. Czyli dajecie błogosławieństwo, że tak? Tak jest. Super. Powiedzcie, gdzie informacji o Nilfgaard najlepiej szukać w internecie? Czy po prostu Facebook, czy macie może coś tam jeszcze ciekawego? Mamy Facebooka, mamy też stronę internetową www.nilfgaard.pl. Czyli w tych dwóch miejscach generalnie najlepiej. Tak jest. Adrian i Konrad dzisiaj gośćmi specjalnymi chatlisty Postscriptum. Promujemy i słuchamy sobie przy okazji nowej płyty Nilfgaard, płyty debiutanckiej, krążka zatytułowanego Enter Fiction. Panowie, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. No i na koniec posłuchamy sobie The Witcher's Waltz, czyli coś o Wiedźminie chyba z tego, co kojarzę, tak? Tak jest, jest to kawałek o Wiedźminie tańczącym walca ze swoim mieczem. No to w takim bądź razie myślę, że to jest idealna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Chatlista Postscriptum dobiega końca. Rafał Popowski, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam oczywiście za tydzień od 21 na kolejną chatlistę, no i potem bezpośrednio po niej, jak zawsze, chatlista Postscriptum. A dziś na koniec zostawiam was właśnie z The Witcher's Waltz, z nowej płyty Nilfgaard, z płyty Enter Fiction. Polecam, zaopatrujcie się w nią jak najszybciej. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć. Stop it!
Czadlista. Postscriptum.